Cześć, ja jestem Slow, a w tym filmie przedstawię Wam 10 modyfikacji do Skyrima, które polecam. Numer 1. Reduced Distance NPC Greetings. Prosty mod, a jaki użyteczny. Po prostu sprawia, że NPC nie będą do nas mówić z 5 metrów i aby coś powiedziały, musimy się zbliżyć. Dzięki temu nie musicie słyszeć tego samego tekstu kilkaset razy i co za tym idzie, miasta będą mniej denerwujące. Numer 2. Auto Unequip Ammo. Mod bardzo przydatny, jeśli ktoś lubi patrzeć na postać. Po prostu kiedy macie w ręce łuk, to na plecach jest kołczan ze strzałami. Kiedy go zamieniacie na inną broń, kołczan się chowa. Teraz nie musicie już być świadkami, dajmy na to, jak topór dwuręczny jest w swoistej symbiozie z kołczanem. Numer 3. Unlimited Rings i Unlimited Amulets. Mody tak podobne, że umieściłem je w jednej pozycji. Dlaczego w ogóle można założyć tylko jeden pierścień lub amulet? Dzięki tym modom możecie założyć tyle pierścieni i amuletów, ile chcecie, ale ja bym nie przekraczał rozsądnej ilości, bo wiadomo, można się bawić, ale takie urozmaicenie nie będzie satysfakcjonujące. Numer 4. Move it, damn it for NPC companions and followers. Kojarzycie to, jak towarzysz wejdzie w drzwi i nie chce wyjść? Dzięki temu modowi po prostu się wycofa, abyście mogli przejść. Niektórzy są pasjonatami wbiegania w towarzysza, więc im to się pewnie nie przyda. Numer 5. Saber Gear Backpack. Co tu dużo mówić? Po prostu modyfikacja na plecaki, które, jak można się domyślić, dodają punkty do udźwigu postaci. Zupełnie tak jak, dajmy na to, amulet z zaklęciem udźwigu. Numer 6. Dragon Bone Weapons. Tu nie trzeba nic mówić, ale powiem, że to coś, o czym najwyraźniej zapomnieli twórcy. Tak jak z większości surowców można zrobić i broń, i zbroję, tak z kości smoczych można zrobić tylko zbroję. No przynajmniej dopóki nie zainstalujecie tego moda, bowiem dodaje on nowe bronie. I powiem, że jeśli chodzi o broń z smoczych kości, to niektóre bardziej, a drugie mniej mi się podobają, ale na pewno powiem, że są dobrze wykonane i nie odstają od pozostałych narzędzi śmierci. Numer 7. Main Menu. Nie znudziło się już Wam tradycyjne menu Skyrima? Ten mod podmienia je na coś, co bardzo mi się podoba, a jak Wam? Dodatkowo muzyka w tle została zmieniona, ale ciągle w klimacie gry. Numer 8. Sky UI. Modyfikacja, którą w zasadzie każdy zna, ale muszę o niej wspomnieć dla świętego spokoju. Standardowy wgląd w posiadane przedmioty jest dość mało czytelny i trochę na zbyt konsolowy. Ten tutaj zaś pozwala od razu zobaczyć w zasadzie cały dobytek i ma też fajną funkcję wyszukiwania. Tego nie muszę tłumaczyć, jak działa. Numer 9. Unread Books Go. Lubicie czytać książki? No zależy, jakie, prawda. Jeśli jednak lubicie lektury, które oferuje Skyrim, i chcecie zbierać księgi bez obawy o nieświadome zebranie kilku takich samych, to polecam tę modyfikację, bowiem wskazuje ona już przeczytane księgi. Jeśli nie ma poświaty, to znaczy, że już ją otwieraliście, oczywiście kolor tej poświaty możecie edytować. Numer 10. Ainit. Imersywna. Dla niektórych denerwująca modyfikacja na to, aby mieć metabolizm. Dodaje ona 3 ikony od jedzenia, picia i spania. Modyfikacje można dowoli ustawiać, na przykład częstotliwość konieczności jedzenia. I to już koniec mojego filmu, mam nadzieję, że się podobał, trzymajcie się, cześć!